Okej, okay, halo, halo, witam serdecznie. Zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w Far Cry 6, odcinek numer 9. No i po raz kolejny zagramy w jakieś misje z tej głównej kampanii. No i z tego co widzę na naszej, w naszym górnym lewym rogu mamy porozmawiać z Filim, więc to jest jedno zadanie. Ale z drugiej strony mógłbym porozmawiać także z tą. Ale jeżeli misja wyświetla mi, że to jest chyba ważniejsze. Zaraz, zaraz, to z Philly? Rzeczywiście, dobra. Więc porozmawiajmy. So, we're good friends now, see? No hard feelings? Almost blowing you up is the past. We got to look to the future. And I see a military truck in your future. With special ammo, special weapons, and a special sauce. And Philly wants it real bad. I like to plan ahead. And I got big plans to bump up the Montero firepower, see? First step is that truck. They're loading it up at Ocaso Marina. Bring the truck back to me in one piece, hero. I got big plans, buddy. No dobra, w takim razie misja na czwartym poziomie. Załatw mi amunicję, bohaterze, mnóstwo amunicji. Mam wielkie plany, bohaterze, wielkie plany. Musisz ukraść wojskową ciężarówkę z amunicją i przywieźć ją do mnie. No dobra, w takim razie wykonujemy. Suerte. Bring it back and we'll talk. Ostatnio miałem już właśnie podobną misję, że musiałem ukraść ciężarówkę związaną z więzieniem. Taką właśnie wojskową, więc to już była bardzo podobna misja. Stawiałbym, że teraz będzie to coś bardzo podobnego, więc weźmy nóż, nasz wspaniały samochodzik. No i zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc dziękuję serdecznie. Dobra, dziękuję serdecznie. No i ciężarówka jest przy przystani Ocaso, okej. Czyli mamy się udać trochę dalej, aż kilometr. Więc zaraz, zaraz, czy jest możliwość jakiejś szybkiej podróży? Z tego co widzę, nie da rad, więc trzeba będzie sobie pojechać na szybkości. Więc w sumie spotkamy się na miejscu, więc chwila, moment. No dobra, w takim razie zbliżamy się do misji docelowej, jeszcze 300 metrów, więc o kurde, jak ja w ogóle jeżdżę, co za wyboista droga. Ciężko stwierdzić, ale przy okazji jakieś wyskocznie jeszcze mamy, więc ciekawa sprawa. What? The truck, don't damage it. Drive like there's a big bouncy baby Philly in the back. Bouncing baby Philly. Got it. You're gonna make baby Philly cry. Just bring that truck back in one piece, okay, hero? Czyli może wyjść z tego dosyć uciążliwa misja. Trzeba będzie uważać na ten cały samochód, który zaraz zdobędziemy. Jeszcze poboczne jakieś bomby co chwilę widać, więc trzeba zwracać uwagę na te wszystkie sznurki. Jeżeli to wejdziemy, to automatycznie giniemy na jednego strzała. No, musimy już uważać. Zaraz, zaraz, już nas z kolei zaraz zaobserwował. Oj, z takiej odległości ciężko będzie do niego dostrzelić. On musi się odwrócić, no. Może jakoś tędy jeszcze dałoby radę przejść ukradkiem. Chyba nikt mnie nie zaobserwuje. Czyli ciężarówka jest przy przystani Ocaso, jasna sprawa. Wydaje mi się, że coś już tam widzę powoli. Więc zaraz zobaczymy. Jakie miałbym teraz przejść? Tam widzę, że jeszcze jakieś psy są, kurde. Jezu, te wszystkie bomby, co oni w ogóle kombinują? Boję się tak blisko zbliżać. Ciężka sprawa. Fajnie było tą misję jeszcze powoli wykonać. Ten aligator jeszcze, dajcie spokój. A może aligator by wszedł w tą całą bombę? Czy mamy się tych pozbyć? Dobra, powiedzmy. Czy mamy ciała? Mogę zabrać ciało psa? Nawet nie wiem, czy to jest możliwe, bo nie do rady. W takim razie zobaczmy teraz, z tej strony mamy jakiś kolejnych wrogów? Gdzie on się w ogóle znajduje tam? Chyba po robocie. A czy to już byli absolutnie wszyscy? To nie jestem pewien. Ktoś tam nas jeszcze powoli widzi. Nie dostrzegę tak daleko. Dobra, przy okazji ten sobie przejdziemy, widzę, że mam jakąś notatkę, zaraz, zaraz, nie? Jakiś...
O, tędy, dobra, weź. Miejsce do polowania udało się odnaleźć, więc po prostu wspaniale. No jeszcze zobaczmy jakieś molo na samym wstępie. Czy coś mógłbym jeszcze ciekawego znaleźć, jakiś metal pojedynczy. No ale trzeba się pośpieszyć, zaraz będzie pewnie większa strzelina, bo tych ciał wszystkich nie usunąłem. Zaraz pewnie się zorientują. Ale te straże nie są jakieś super wielkie. Dobra, widzę jednego wroga jeszcze, kurde, będę musiał mu sprzedać headshota. Jeszcze gdzieś jest, tędy nie widzę w ogóle. Może na tej wieży obserwacyjnej. Ale daleko jest, kurde. No właśnie, boję się na takie dalekie odległości strzelać, bo jak sobie widzicie, nie ma na jednego strzała. Jeszcze graty. Dobra, trudno, idziemy na strzelinę. Right where Philly said it would be. Philly, I've got the truck. Hurry back here. Bring the bouncy baby home. Dobra, w takim razie pierwsza część misji zwyciężona, no i teraz po prostu uciekamy kilometr. Więc może droga powrotna będzie nieco ciekawsza. No postaram się nie zrobić żadnego damage'a, ale jak sobie może pamiętacie, ta droga była niesamowicie wyboista. Więc ciekawe, jak to pójdzie tym razem. Też sterowanie takim wielkim sprzętem, wielką bryką jest dosyć utrudnione. Jestem o wiele bardziej powolny. O kurde. Jeszcze był po części jakiś koleś. Dobra, w takim razie jak uda mi się dotrzeć do tej miejscówki docelowej, to zaraz wam to pokażę. Dobra, w takim razie proszę bardzo, udało mi się dojechać. 75% życia, ponieważ ktoś zaczął jeszcze do mnie strzelać po drodze, więc niestety nie udało się wygrać misji na 100%, nie wiem. Nie, to chyba nie ma nawet żadnego znaczenia. W każdym razie podjedziemy sobie chyba od tej strony i to powinno załatwić sprawę. Dobra, cel zrealizowany. Sicula, Sicula. The hero returns. Yeah, and the hero needs room. Figa. What is happening here? Philly magic, babe. Yeah, I almost died for packing foam. No. White gold. Hard to get? Burns like a motherfucker. Everything got another purpose, hero. Even you. No dobra, w takim razie pierwsze zadanie od kolesia zostało zrealizowane. Może będzie jeszcze jakieś kolejne, tak jak w poprzednim odcinku z tym Carlosem, że coś się nowego odblokuje, nie wiem. No tak, przełączamy się na trzecią osobę i jak to teraz wygląda? Mamy jeszcze jedną główną misję, chwila, moment, zobaczmy w dzienniku, czyli możemy od Klary jakieś misje wykonać oraz mamy jeszcze od tej Espady. Więc chyba zrobię to zadanie od Espady, jeżeli już w chwili nie ma dla nas nic nadzwyczajnego. Więc niech będzie i tak. Więc tak, rzeczywiście Philly już robi jakieś swoje rzeczy, montuje. No my pójdziemy sobie tym razem do tej bohaterki. I need your help to find the lieutenant. Our soldier friend said he saw Napoleon el Pequeño's private island. So you and me are going to take a boat from a dock in Siniestra to Cayo Villarreal. We take out this Singao and Jose's whole operation crumbles. But keep this between you and me, okay? Papa's got enough stress to deal with right now. No dobra, niech będzie i tak. I tym razem będzie to misja na trzecim poziomie, więc trochę chyba łatwiejsza. Pomóż mi złapać porucznika na prywatnej wyspie Jose. Potrzebuję twojej pomocy w wytropieniu jednego porucznika. Spotkajmy się w doku w Sinietrze i wyruszymy znaleźć tego komemierda, cokolwiek to oznacza. No niestety mój hiszpański jest taki 2 na 10.
Oj, muszę przyznać, że misja w dosyć ciężko dostępnym terenie. Przejeżdżam przez jakiś las dosłownie przez kilka minut, ale... Dobra, jakoś daliśmy radę. O kurde, jeszcze żem wleciał. Dobra, opuszczamy pojazd. Zaraz będzie w tym miejscu większa eksplozja, więc nie ma co przedłużać. Jeszcze broń schowajmy. Nie chcę po ulicy już od razu z nią biegać, tylko do samej akcji wyciągnę. Gdzie my się w ogóle znajdujemy? Takie miasteczko bardziej portowe. Może warto by było trochę bardziej szczegółowo to wszystko zbadać, jak już jestem w takim miejscu, więc... Czy to jest jakieś miasteczko portowe albo coś w tym stylu? W sumie tak to, powiedzmy, wygląda. Mieliśmy w końcu jakąś łódką podjechać gdzieś dalej, więc zaraz zobaczymy. A tędy? Gran Primo? Hola. Is this Yami? Found your number on a poster about racing. Oh, if you like racing, you called the right number. We do it guerrilla style. Each track is marked with checkpoint flares you gotta drive through. Try to beat the best time. You in? Fuck it. I'll try it. That's the racing spirit right there. I like you already. Suerte! Dobra, czy jakieś misje poboczne udało się znaleźć z wyścigami, więc ciekawa sprawa. Tędy jakieś notatki, ostrzeżenie, wymagane dokumenty ze zdjęciem. Uwaga mieszkańcy, wszystkie dokumenty powinny być opatrzone aktualnym zdjęciem. Pytania dotyczące dokumentów tożsamości należy kierować do miejscowego biura PDP. Każdy, kto nie będzie posiadać przy sobie dokumentu tożsamości, zostanie poddany przetwarzaniu zgodnie z ustawą 6724B Jarańskiego Kodeksu Cywilnego. No dobra, w takim razie mam nadzieję, że główny bohater ma aktualne, podrobione dokumenty. Nie wiem, jak to w zasadzie wygląda. Czy mam jakieś dokumenty? Chyba, jeżeli byłbym od razu przesłuchiwany przez jakiś policjantów, od razu by mnie chyba rozpoznali. A to co jest? Pokłoń się Bożkowi? No to jakieś bardziej poboczne rzeczy z tego, co widzę. Z tymi bożkami. Już wcześniej udało mi się znaleźć takiego jednego bożka, taką kapliczkę w trochę bardziej trudno dostępnym miejscu, więc nie wiem, może jakieś właśnie bonusy, jakieś doświadczenie można z tego zyskać, może jeszcze jakieś osiągnięcia, więc jeżeli chcecie wygrać tą grę na 100%, no to trzeba takie rzeczy bez wątpienia sprawdzać. A ten tec to jest? Mangusta i człowiek. Amigo, zrobiłem to, złapałem go. Za długo mnie dręczył. Postawienie mojego domu na palach nie powstrzymało go. Nie powstrzymał go też płot, ale zrobiłem to ja. Proszę nie zbliżać się do mojego domu. Wybrałem się do Luisa po benzynę. Zakończę to raz na zawsze. Może to mangusta, ale dla mnie zawsze będzie La Comadreja, Alvaro. Że jakże jakiś człowiek walczył z mangustą, to jakieś zwierzę jest? No, dokładnie nie wiem. Znajdź skrytkę Alvaro. Czy to jest nasza główna misja? Nie, to jest misja poboczna, mangusta i człowiek. Patrzcie, jak się jeszcze uzbroił, niesłychana sprawa. So this is Alvaro's place. No sign of Alvaro or the mongus. Dobra, w każdym razie mamy notatkę. Peligro, nie wchodzić, zabójcze zwierzę. Okej, czy mamy do czynienia z jakimś przerażającym zwierzęciem? Jak sobie w takim razie radzić? Chyba karabinkiem. To będzie jakaś walka z bossem? Tak to się chyba szykuje? Nie wiem, dosyć podejrzane miejsce. Nie wiem, czy to nie będzie jakiejś walki z bossem, czy jak? Jarański artysta zyskał światowe uznanie. Najwybitniejszy nowy głos w świecie jarańskiej sztuki współczesnej. Jego ostatnie dzieło zatytułowane El Leon doczekało się licznych pochwał z ust krytyków na całym świecie, w tym naszego prezydenta Espinosy, który obejrzał rzeźby podczas sobotniej wystawy. A jednak senior Zayas nie tylko odnosi sukcesy. Z naszych informacji wynika, że jego osoba tworzy podziały w świecie jarańskiej sztuki. Anonimowe źródło nazywa go sprzedawczykiem i marionetką propagandy. Krążą plotki, że napięta relacja z pozostającą w separacji żoną poskutkowała problemem alkoholowym i depresją u naszej wschodzącej gwiazdy. Miejmy nadzieję, że uda mu się wziąć w garść i zamknąć usta krytykom. Dobra, ciekawa sprawa, że akurat w tym miejscu mamy do czynienia z takimi informacjami. Czy ten artysta to się w tym domu znajduje, czy jak? W sumie ciężko stwierdzić. Słyszę jeszcze jakieś odgłosy, ale to raczej tylko ten krokodyl. Mój przerażający, to jest dopiero bestia. Nie wyobrażam sobie żadnej straszniejszej chyba. Nie, to już w zasadzie czytałem, okej.
Jeszcze jakieś znajdziemy dodatkowe informacje, czytanki rzeczywiście. Wywiad FND przejęty z osoby. Informacje pozyskane ze źródeł pozwalają przypuszczać, że miejscowa partyzantka prowadzi udane działania obserwacyjne naszych zrzutów zaopatrzenia. W celu uniemożliwienia terrorystom przejęcia naszych zapasów, rozpoczęliśmy obserwację ich stanowiska obserwacyjnego. Nie damy się przechytrzyć, wywiad FND. Jestem prawie przekonany, że dokładnie taką informację czytałem już gdzie indziej. Jakieś, nie wiem, kilka odcinków temu, więc... Więc dobra, zobaczmy tym razem coś nowego, wpis z dziennika. Dlaczego? Dlaczego ja? Czy mój zapach doprowadza to stworzenie do szału? Pieprzone mangusty nie terroryzują żadnego z moich sąsiadów. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś był tak atakowany. To nie ma końca. Próbowałem karmić tego zwierzaka, rozmawiałem z nim, ogoliłem nogi i pozwoliłem mu je dymać? O nic nie pytałem. Ale nic nie zadziałało. To bydle mnie nienawidzi. Chce mojej śmierci. Dlatego nie mam wyboru. Rozmawiałem z przyjacielem Julietty. Załatwił mi giwerę. A ten mały skurwiel połknął kluczyk do skrzynki. Uwięziłem go w szopie, a teraz muszę to zakończyć. Potrzebny mi ogień. Pójdę do piekła razem z tą La Comadreja. Będziemy się palić i wrzeszczeć. To jedyne pewne rozwiązanie. So you're trapped in the shed. I think it's time we met, Mongus. Dobra, w takim razie mamy kluczyk właśnie do wyszukania, ale w jakiej szopie podobno miało to być? Chyba nie tutaj. Więc ewidentnie jakieś kluczyki są nam potrzebne. To tam jest ta szopa, okej. W takim razie granat mu wrzucamy i tyle. To chyba powinno załatwić sprawę. Już się pali. Czy to jest jakiś boss mocny? No właśnie nie wiem, czego się mam po nim spodziewać. Tak prawdę mówiąc, słyszę te przerażające odgłosy, więc może warto walnąć kilka takich granatów. Jeszcze jeden, niech trzyma. Jeszcze tam słyszę jego dźwięki, więc nie chcę ryzykować. Dobra, no szykuje się chyba jakaś walka z bossem. Sounds like it's coming from that shed. Potrzebujemy kluczy do szopy, niestety. Gdzie w ogóle coś takiego jeszcze odnaleźć? Pytanie. Jeszcze dwa granaty mu rzuciłem, mołotowa. To nic absolutnie nie dało, nie wiem. Gdzie on mógł to wszystko w ogóle schować? Dobra, a to? O, mamy i klucz. W takim razie niech... ten Amigo będzie... O, w tej lokacji będzie tankował i teraz załatwimy... wroga. Nie, to nie było w takim razie takie trudne, come on. Your Mongo's reign of terror is over. And thank you for the key. Dobra, zamordowany zwierz. Więc po prostu wspaniała sprawa. No i możemy się nauczyć, jak wyglądają właśnie zwierzęta tego rodzaju. I coś jeszcze zyskaliśmy? Interakcja? Z czym ja w ogóle wchodzę w interakcję? Jest jakaś interakcja pod E, ale nie wiem w zasadzie do czego, tak prawdę mówiąc, więc to było chyba na tyle. No i mając ten cały kluczyk, chyba dałoby radę... Co się stało? Co oni mają w ogóle? Nie wiem, jakaś walka się stoczyła, a nagle zaczęli do mnie strzelać. O co wam chodzi, ludzie? Porąbani jacyś. Dobra, to chyba powinno załatwić sprawę. Podniesienie ciała, ale no problem ma jeszcze nasz aligator. Może muszę z drugiej strony podejść. Kurde, nie spodziewałem się, że taka wojna się nagle stanie, rani mój zwierzę. Co się dzieje w ogóle tędy? Jeszcze się zbugowało totalnie. Jakaś furtka, powiedzmy. No dobra, więc misja poboczna zwyciężona i mógłbym to jeszcze otrzymać. Interakcja. Dobra, w takim razie mamy do czynienia z jakimś nowym pistolecikiem. Więc rozumiem, że pod inwentory dałoby radę to jakkolwiek chyba zmienić.
Więc powiedzmy, że z tego skorzystam na poziomie drugim. O, jeszcze jaki właśnie fajny celownik, nice. Więc powiedzmy, że to było na tyle. Jak w ogóle się celuje z tego pistoleciku? O, fajnie, podoba mi się. Oj, podoba mi się, będę musiał z tego skorzystać już niebawem. Dobra, w każdym razie przejdźmy może na tą misję zaraz główną. Jeszcze jakieś inne budynki, jakieś jeszcze świnie, chyba nic nadzwyczajnego. Więc nie ma co przedłużać. Od razu chodźmy tam, gdzie rozkazują nam twórcy. You're taking a lot of risks for one lieutenant. You want to complain? You can't swim. Ciekawe, gdzie my w ogóle popłyniemy, jeszcze nie wiadomo. It's boat. Is it yours? No, I stole it. Papa taught me how to hotwire tractors when I was a kid. Boats aren't so different. Hey, we have to get Carlos a doctor. Good luck. He's coughing blood. He needs help. Papa took me fishing once, south of Costa del Mar. He's a hell of a rancher, but a shit fisherman. No patience. Couldn't cast. Kept snagging his line on the bottom. Even hooked himself in the lip. Got so pissed he threw a stick of dynamite in the water. Killed a lot of fish, but also put a fucking hole in our boat. We swam 5 kilometers back to shore. All these boats stopped to help, but Papa told them to fuck off. What does this have to do with Carlos being sick? I'm saying that the day Carlos Montero gets help, is the day hell freezes over, Danny. Coño, you Monteros are stubborn. Not me, just Papa. Sure, sure. Shut up. Fucking tobacco. It was supposed to make our people rich. That's what Anton said anyway. Si, that's how he got elected. Yes, and a lot of us voted for him. We believed in his promises. We thought it was going to be like the old days again. Like some kind of fantasy. We were so fucking wrong. If we want to change things, someone has to whip us all into shape. Bring us together. And it's not going to be Papa. Dobra, ciekawa sprawa, gdzie my jedziemy, na jakąś wyspę. Płyniemy, z tego co widzę. Pod mapą mogę zobaczyć, nawet tego nie ma na mapie wyświetlonego. Carlos doesn't have a plan. His plan is don't tell anybody what the fuck you're feeling ever. Don't trust anybody either, especially your own daughter. Just fucking react to whatever Napoleon el Pequeño throws your way. He's old school. Reminds me of my headmaster in the orphanage. Strict, tough as shit. But if he liked you, he had your back for life. That kind of thinking is gonna get us all killed. We can't keep reacting to Jose. It's not working. We need to try new things, be agile, stay one step ahead of that little hijo de puta until he's dead. I'm with you. Good answer, Danny. No, udajemy się na naprawdę bardzo dalekie tereny. Może będzie jakiś wyższy poziom trudności. Zobaczymy. Mierda. Smoking Mexican. Tabaco out here has been vivido. Can't even smoke our own anymore. Come mierdas. ¿Qué pasó? Jose fucking Castillo. Anton's bitch of a nephew. Lo veo y no lo creo. What's he doing? He's with the lieutenant we've been looking for. Looks more like a scientist. Este cosa ya. No. You might hit the lieutenant. I need to know where that scientist is going. Let's search his place for intel. Let's go. Maybe his friend by the helipad can help.
Poszukaj informacji o poruczniku, no chyba o tym, który właśnie zginął, z tego co rozumiem. Więc jak do tego wszystkiego podejść? Czy powinniśmy zrobić jakąś strzelaninę? Dałoby radę tych chyba załatwić na dwa strzały, powiedzmy. Chociaż można też pójść bardziej po cichu. Ciężko w sumie stwierdzić. Gdyby moje strzały przebijały i mógłbym dwóch jednocześnie załatwić, było całkiem niezłe. Oni jeszcze jakoś rozmawiają z tego co widzę. Dobra, poczekajmy w takim razie chwilę. Ej, co ten bohater próbuje? Czy on coś podejrzewał? Już coś tam zaczął jakieś komendy wydawać, więc... chyba byliśmy blisko wykrycia. Trzeba na to zwracać uwagę. Tu mamy jeszcze jednego wojownika, żołnierza. No, pytanie, czy są jeszcze jacyś pozostali. Jeszcze przez jakieś radio rozmawia. Dobra, chyba można go w sposób łatwy dosyć zabić. Nie widzę w ogóle. Dobra, teraz. Czyli mamy dwójkę pierwszą załatwioną, ale dosyć przyjemny klimat, taki wakacyjny. Jeszcze takie domki dosłownie małe. Jak na jakichś wakacjach na wyspach tropikalnych. A nie wiem, czy na takiej jarze chcielibyście przybywać. Dosyć mało przyjemne miejsce jeszcze z tymi... nie wiem, to są chyba komuniści, nie wiem, właśnie ci przeciwnicy, ten główny wróg. Tak to było w opisie gry przedstawione. Jeszcze po lewej stronie słyszę jakichś kolejnych, mamy żołnierza jednego. Dobra, podoba mi się to podejście, ten tumik jest tak super mocny. Dobra, zabierzmy ciało, bo widzę, że tam są już kolejni. Trochę dalej. Okej, dałoby radę jeszcze piętro wyżej wejść. Może to będzie odpowiednie podejście, ale też nie wszystko, mamy notatki. Szybka notatka. Poszedłem po więcej rumu. Po wczorajszej nocy jest mi wybic niepotrzebny. Szczególnie, że ktoś ogolił mi jebany łeb. Jesteście jak pieprzone zwierzęta. Tylko nie budźcie Luisa. Wiecie jaki jest na kacu? Gryzie. Nawet jeśli wygląda jakby ktoś go utopił w basenie, nic mu nie jest. Ten come mierda to karaluch. Nie da rady go zabić. Luis? Ten Luis to był już w poprzednich notatkach u tego kolesia, co miał problemy z tym zwierzakiem szalonym. Więc ciekawa sprawa, że te kwestie są ze sobą jakkolwiek połączone. Dobra, wejdźmy w takim razie może na górę. Z góry sobie zobaczymy, jakie są nasze kolejne cele. Może jakiś jeszcze kolejny wróg? O, mamy jednego. Pod X-em dałoby radę zaznaczyć jeszcze z rakietnicy. Koleś nawala. Trzeba będzie się zaraz na nim skupić. Dobra, zobaczmy kolejnych. To już ten jeden tylko. Mamy dwójkę. Poczekajmy, aż ten może jakkolwiek podejdzie. Kurde. Jeszcze trójkę wojowników jakichś widzę. Może dałoby radę zaskoczyć? O! Jeszcze jakieś psy jeszcze słyszę. Still gotta find intel on where that scientist went. Careful of those dogs! Słaba sprawa, ten głapo się odpalił i teraz idziemy na wojnę. Więc niestety... trochę nie z mojej winy. Kurde. Jak się strzela z tej snajperki, nie jest to jakaś super... dobra broń obecnie. Muszę ją jeszcze ulepszyć na kilka sposobów. Dobra, więc jakoś wychodzi. Zejdźmy może trochę niżej. Dobra, daję się jeszcze uleczyć. Dobra. Ile ja tych leczeń w ogóle jeszcze mam? Pytanie. Dobra, zobaczmy jeszcze jakieś domki. Wszystko wygląda naprawdę bardzo luksusowe.
Więc ciekawa sprawa. To wszystkie domki dałoby radę jeszcze jakieś rezerwaty sprawić? Z tego co widzę, wszystko jest pozamykane, ale no, bardzo przyjemny klimat, taki wakacyjny. Co się stało? A, ten chyba zamordował. Może znajdę coś użytecznego przy trupie gościa koło lądowiska. W sumie ciężko powiedzieć, o którego trupa chodzi. Po prostu przeszukamy sobie te wszystkie lokacje. Tam jeszcze ktoś płynie. A, to jest to. Mamy notatkę. Wieczór na Cayo Villarreal. Szanowny panie Lopez, w uznaniu pańskich wyjątkowych zasług dla prawdziwej jary został pan zaproszony, aby towarzyszyć wspaniałemu generałowi Jose Castillo, dowódcy sił powietrznych FND, wielkiemu kierownikowi produkcji Viviro w Madrugadzie, Achillesowi Kraibów, ukochanemu prawdziwemu jaraninowi, odznaczonemu medalem odwagi lwiego serca. W ekskluzywnym wieczorze uciech i hulanek na terenie jego prywatnej rezydencji na północy Cayo Villarreal. Drinki, poczęstunek rekreacyjny i lubrykant będą dostępne na miejscu. Dobra, czyli mamy po prostu zaproszenie. To może będzie naszym kolejnym zadaniem, żeby dotrzeć na tą miejscówkę, na tą imprezę. Jose has a villa on the north side of the island. Dobra, w takim razie poszukaj informacji o poruczniku. Dom Jose stoi na północnym krańcu tej wyspy. A, czy my jesteśmy na takiej wyspie? No dobra. W takim razie, jeżeli tak to wygląda, to postaram się zaraz to przeszukać, ale może jeszcze jakieś inne będą pojedyncze notatki? Zobaczymy. Shit, a person. Dobra, już koleś nie żyje. Nie wolno przeklinać. Tam jeszcze są jacyś kolejni. Co oni w ogóle kombinują? Jakoś się biją. Dobra, a tak się potraficie bić? Dobra, idziemy na kolejną wojnę. Nie ma co przydur... What the hell? Jakim sposobem oni to w ogóle przeżyli? Rzuciłem w nich młotowem dosłownie w twarz. Jeszcze im było mało. Kolejni załatwieni. Czyli te wszystkie domki są raczej niedostępne. Nie da rady niczego z tym... zrobić już więcej. Jakieś pojedyncze amunicje. Może jeszcze jakąś znajdę ciekawą notatkę albo coś w tym stylu, proszę bardzo. Mamy harmonogram urodzin generała Jose Castillo. Czyli mamy koktajle z tajemniczym narkotykiem podawane w willi, odczytywanie kartek urodzinowych i wyrażanie najlepszych życzeń, pochwał oraz wyraz uznania. Poszukiwanie fałszywych jaran, lunch i nauka z egzotycznymi tancerkami ze szpitala psychiatrycznego, że jak? Walki śmigłowców, konkurs mis prawdziwych jaranek pod patronatem generała Jose Castillo, krwawy bankiet, otwieranie prezentów, witajcie w moim lochu, impreza narkotykowa pełna seksu i przemocy, trwające aż do wschodu słońca. No zależy, którą mamy teraz godzinę. W zasadzie nie wiem, jest dosyć późno z tego co widzę, więc nie wiem przy czym kolesia spotkamy. Zostamy, więc zaraz zobaczymy. Więc z tego co widzę, chyba dosyć szczegółowo została przedstawiona ta cała lokacja. Jeszcze mam jakichś pojedynczych wrogów, ale to chyba nikt super nadzwyczajny, więc od razu przejdźmy do tej całej willi. No i chyba tyle. Może jeszcze tędy coś znajdę ciekawego? Kolejna notatka. Kiepsko napisane ostrzeżenie. Nie denerwuj generała. Nieważne, czy coś zrobiłeś, będziesz wiedzieć, jak się zdenerwuje. Módl się. Myślę, że to jakieś błędy ktoś zrobił te językowe. Po tym ważne, ale po tym módl to już chyba po prostu specjalnie zostało tak napisane. Z takim błędem. Ktoś po prostu był totalnie pijany w tej rozgrywce i w zasadzie tyle. Dobra, w takim razie chodźmy nieco dalej, tam są jeszcze jacyś kolejni. Czy tych również powinienem mordować? Raczej zaczynaliśmy tą całą misję, jeżeli mi pamięć nie myli. Więc nie wiem, czy te zwiady jest po co jeszcze atakować. Nie wiem, pójdziemy sobie w takim razie do tej całej willi zaraz. No i zobaczymy, na czym to będzie polegało. 200 metrów. Więc raczej na piechotę damy już radę. Tutaj był początek misji, jeżeli mnie pamięć nie mieli. A co z tą naszą? Ona się totalnie zgubiła.
Więc nie wiem, trzeba będzie zwracać na to uwagę. Może zaraz jakoś do nas dołączy. No i tak raczej powinniśmy sobie poradzić solo. Czasami nawet są problemy, jeżeli ktoś z naszych jest i chodzi w jakiś głupi sposób, wtedy nas wykrywają. No bo w takim razie postarajmy się jeszcze tą całą willę zaatakować. Widzę, że mamy jakieś psy na obserwacji. Think Jose's got a computer around here. Okej, czyli mamy wroga jednego. Nie ma się czym przejmować, koleś. Gdzieś tu był. Raczej jeden nie żyje. Zobaczmy jeszcze z flanki, może jakoś tędy. Całe szczęście ci snajperzy dalej nas nie zauważyli. Ale trzeba zwrócić na to uwagę. Czy ktoś zobaczył ciało? Chyba tak. Zaraz ktoś może do tego podejść. Dobra, pies nic nie powie. Jeszcze kilku mamy na całkiem bliskiej odległości. No tych ciał nie miałem się jak pozbyć. Tam jest jeden na wzgórzu, kurde. Tamten jeszcze wącha te trupy. Nie wiem, czy będzie szedł moimi śladami, czy to tak będzie wyglądało jak w The Last of Us, na przykład tym part 2. Jeszcze gdzieś mamy snajpera. Dobra. Nie będę się już denerwował tym psem, kurde. Zauważył mnie i tyle. Muzyka nie jest spokojna, ale chyba już jest po robocie. Tylko ten jeden nam jeszcze został. Jak sobie teraz radzić? Jeszcze pytanie, wejdźmy do tego budynku głównego. To jest zapewne naszą główną misją. Nie widzę już niczego super nadzwyczajnego. Tu jeszcze trupy za wcześniej, no i... Hey, found it! O, mamy. Zaczekaj na mnie, tamto jeszcze. No password, idiota. Let's see what we got here. El Pequeño has a fucking torture chamber filled with outcasts. It's under the lighthouse just south of here. What the hell? Cojones. Can you let me in? Done. I'll stay and see what else I can find. Suerte, Dani. Może tu będziemy coś mieli. Wyrwany wpis z dziennika. Mały Hijo de puta Diego. Anton nazwał jego imieniem autostradę w pobliżu Sengundy. Ta autostrada miała nosić moje imię. Ten mały pierdolony wypadek. To on wszystko psuje. Znowu zakradnę się do jego sypialni, gdy będzie spał. Ale tym razem nasram mu do skarpetek, że jak? Och, na dodatek dzisiaj zgubiłem moje ulubione stringi. Na jarze trudno dostać koronkę Gold Burano. Znowu będę musiał wybrać się do Rio. Podpalę paru banitów i będę patrzył, jak się smażą. To powinno mnie uspokoić. Do jutra, kochany pamiętniczku, Jose. Okej, jasna sprawa. I mamy jeszcze jakieś hasło odnaleźć, czy coś w tym stylu, może tędy? Lista spisana na gazetce porno. El General, lista zakupów. Sole kąpielowe, koko, zioło, krokodyl, ekstazy, jakaś hera, jakieś inne rzeczy. Więc to było chyba na tyle, nic super nadzwyczajnego, z tego się więcej nie dowiemy. A, Jose ma schron pod latarnią morską. Nie widziałem w ogóle, że jest takie zadanie teraz. Czyli mamy się 600 metrów dostać. Myślę, że to z tym komputerem jeszcze jakaś sprawa. Dobra, czyli na sam koniec tym razem. W takim razie weźmy samochód. W ogóle doprowadzą nam tak daleko? Nie da rady, nie jest dostępny. Ale bez nadzieja. W takim razie trzeba będzie sobie normalnie jakoś podejść. Tu mamy jeszcze jakiś wojskowy, witam serdecznie. Dobra, ale teraz samochód nie da rady w ogóle tego wziąć w żaden sposób. Więc zaraz sobie podejdziemy do tej latarni i zobaczymy, jakie będzie nasze kolejne zadanie.
No dobra, w takim razie z jednego końca wyspy na drugi, no i zobaczmy. Po raz kolejny mamy do czynienia z jakimiś przeciwnikami, chyba tak? Mamy do czynienia z jednym? Ale jeszcze słyszę jakieś rozmowy przez radio, więc trzeba będzie się na tym skupić. Dobra, już więcej chyba nikogo nie słychać, ale może zobaczmy, czy są jakieś dodatkowe notatki albo coś w tym stylu. Ale w zasadzie nic nie widzę. O, kolejny wróg. Dobra, witam serdecznie. Ta latarnia już nic nam chyba nie daje. Dobra, więc wszyscy zostali załatwieni chyba, no i teraz podejdźmy. O, mam jeszcze Supremo. Więc dziękuję serdecznie, ale trzeba się na tym schronie ewidentnie skupić. O, wchodzimy w dosyć mroczne tereny. Czego mogę się po tym spodziewać? Pytanie. Ale ciekawa sprawa, jeszcze te wazy ogromne. Czuję się jak w jakimś Resident Evil 8, były dosyć podobne, może pamiętacie? Uyño, por favor. Te la debo. I need your help. Gracias. José es a monster. Dobra, więc wszyscy zostają uwolnieni? Nie, ten chyba już niestety nie żyje. No, przykra sprawa. Espada. Jose was using this place as his own little torture chamber. He had outcasts in there, but I freed them. Enfermo mental. I shouldn't be surprised. Good work though, Danny. I found where that scientist works. The Singao we saw earlier. His lab's in Revmira. Meet me there. Okay. Then how are you gonna tell me what's really going on? You'll know when I need you to know. Patrzcie na to, ten właśnie nienawidził tego syna, tego głównego dowodzącego, bo chyba nazwał jakąś autostradę, tak było? Nazwał syna, a nie jego, więc na tym to polega. Przy okazji mamy jeszcze jakąś notatkę. Notatka z 8 maja. Fałszywa jaranka, 88 miękka. Dobrze przewodzi prąd. Krzyk mocny F. Fałszywa jaranka, 89, o wiele twardsza, 0 tłuszczu, odporna na obcęgi. Krzyk G. Fałszywa jaranka 90, napluła mi w twarz. Słono zapłaciła za to niegrzeczne zachowanie. Krzyk paskie B przechodzące w C, bardzo ładnie. Zmęczyła mnie ta trójka, muszę zwiększyć ilość białka w diecie. Chłopcy też mają się z kim bawić. Chyba zasłużyli na nagrodę. Dosyć nieprzyjemny koleś, to trzeba jednak przyznać. Zaraz, zostało wysłane mi zdjęcie? Nie wiem czego tym razem. Kolejne miejsce spotkania? No, ci już coś zaczęli odkrywać, więc... Co mu jest? Jak zaczął biegać, jak porąbany. Nie wiem, jakiś patrol jeszcze przez chwilę przyszedł. No dobra, w takim razie to było chyba na tyle i teraz mamy się spotkać jakoś tędy. Weszli namierzyła porucznika, którego szukała. Spotkajmy się z nią w Rymierze i dowiemy się, o co chodzi. Kurde, ta misja już tyle trwa, że nie wiem. Wiecie co, chyba w tym miejscu w sumie zakończę dzisiejszy materiał. Może zrobiłem takie postępy, że to było chyba na tyle na dzisiejszy odcinek. No i w przyszłym postaram się to dokończyć, bo z tego co widać, będzie to jakaś inna misja w tej Rymierze. Więc może trzeba będzie jakoś tędy podejść? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Więc tak, więc na dzisiejszy materiał to było na tyle, więc jeżeli interesuje was kontynuacja, zostawiajcie lajki, suby, dzwonki po kolejne codziennie wychodzące odcinki. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, no i do jutra!